z nami Jacek Stublik, uczestnik programu Bake of Ciacho i z tego zapewne jest znany w całej naszym regionie. Jacku, powiedz mi, co z tą klasą gastronomiczną, którą jakby będziesz prowadził? No, klasa powstaje i zapraszamy właśnie wszystkich chętnych, całą młodzież z gimnazjów i ósmych klas, którzy kończą szkołę. Także dzisiaj też przygotowałem taki mały pokaz, co można czego się nauczyć u nas w szkole, bo to jest oczywiście klasa technik usług gastronomicznych i żywienia plus cukiernictwo. Także dzisiaj chciałem im pokazać troszkę dekoracji cukierniczej, jak wykonać elementy ozdoby tortu. No plus mogą spróbować jakiś tam bez przygotowanych przez uczniów deserków i potraw na słono. No a tak, no to myślę, że będą chętni zainteresowani, bo jednak w tej szkole można czegoś się nauczyć. Nie polega to na tym, że idzie się i po prostu na początku nic nie robi na prywatnych jakichś tam praktykach, tylko od razu od pierwszej lekcji cały czas działamy, uczymy się, rozwijamy swoją pasję, talent, tak żeby móc wystartować później w dorosłe życie, w pracy, żeby pokazać swoje umiejętności od razu. I już zdobyte doświadczenie. Dokładnie. Przygotowuję się w tym roku do tak zwanych zawodów otwartych, międzynarodowych mistrzostw konkursu dekoracji cukierniczej, który odbędzie się w Warszawie. Tak więc jestem w trakcie przygotowywania tortu 3D, który jest tutaj za nami. Nie mogę, muszę od razu zaznaczyć, nie możemy go fotografować, nie możemy go udostępniać, bo inaczej zostanę zdyskwalifikowany. On jest w całości wykonany z cukru. Są to dekoracje. Ale no to pokażemy to. Może coś nie? Czemu to jest taki ruch? Co to się, co nie wiem, tutaj powinno. Nie.
Z nami dyrektor szkół ZDZ w Andrychowie, Kętach i Wadowicach, pani Zofia Wanat. Pani Zofio, dzisiaj tłumy na dniach otwartych. Skąd taka liczba tych młodych osób? Ja myślę, że jest to oznaka czasów, czyli po raz pierwszy przyjmujemy do naszych szkół, absolwentów szkół podstawowych, czyli i gimnazja, i szkoły podstawowe naraz. Mamy naprawdę bogatą ofertę, stąd myślę, że to zainteresowanie. A skąd jakby taki olbrzymi rozwój szkół ZDZ? Pojawiają się co roku praktycznie nowe klasy, ten system jest cały czas rozwijany, udoskonalany. Myślę, że jako szkoła niepubliczna mamy zupełnie inną możliwość, bo jesteśmy elastyczni, potrafimy się dostosować do rynku pracy, do rynku pracy właśnie. Czyli obserwujemy rynek, obserwujemy zainteresowania młodych, dodajemy innowacje, ciągle jest coś nowego, na przykład innowacja kosmetyczna w liceum ogólnokształcącym, czy innowacja stewardesa, czy jaka innowacja cukiernicza w technikum żywienia usług gastronomicznych, innowacja barber w technikum usług fryzjerskich i tak dalej, i tak dalej. Innowacja e-sportowa w technikum informatycznym. Proszę Państwa, można by tutaj długo mówić na ten temat. No wojsko jedyne w swoim rodzaju, bo takiego wojska, takich klas mundurowych nie ma żadna szkoła. Mówię to z całą odpowiedzialnością, bo jeżeli w programie są sztuki walki MMA i loty spadochronowe na koniec, to co więcej? Mało która szkoła może coś takiego zapewnić. My po prostu patrzymy w oczy tym młodym ludziom i wiemy, co w ich sercu gra. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Pani Zofio.